Witam serdecznie widzów w portalu sportek.pl. Jesteśmy na żywo po meczu z Stomilu Olsztyn z Zagłębiem Sosnowiec. Olsztyński zespół przegrał to spotkanie 0-2. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Janusz Buchholz. Wróciłeś do podstawowego składu, ale chyba nie tak sobie wyobrażałeś dzisiejszy obraz tego spotkania. Znaczy obraz może tak sobie wyobrażałem, bo mieliśmy dużo sytuacji w tym meczu. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy, bo dwa słupki to naprawdę bardzo klarowne sytuacje. Szkoda, że tego jeszcze lama, a my można powiedzieć, dostajemy dwie bramki z niczego i tak się kończy to spotkanie. No właśnie, zabrakło chyba, przy słupkach zabrakło szczęścia, a tam pod koniec zabrakło zimnej krwi chyba w polu karnym. Tak. My jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Założyliśmy sobie zwycięstwo w tych ostatnich spotkaniach. Trzymamy się tego celu. Dzisiaj się nie udało, ale nie zwiesimy głowy, będziemy walczyć do końca. Jest taki paradoks trochę w tych spotkaniach. Cofając się tydzień temu, no to widowisko dla kibica było, można powiedzieć, nudne, tak? Ale wygraliście to spotkanie 1-0. Dzisiaj było dużo tych sytuacji, dużo się działo, a niestety przegrywacie. No niestety, no paradoks i... No i tyle, co mogę powiedzieć. Boli ta porażka. Boli szczególnie, że no, z gry stwarzaliśmy tę sytuację i to może cieszyć, ale to, że przegrywamy to spotkanie, jest niestety bardzo bolące w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, ale mówię, tutaj się nie poddajemy i będziemy walczyć do końca. Za tydzień spotkanie w Suwałkach, czego tam się można spodziewać? Walki do końca. Wiadomo, tutaj nikt nie odpuścimy. My musimy grać o wszystko, grać o pełną pulę, konsekwentnie, nie kalkulować i wywieźć tam 3 punkty, wyrwać. Dziękuję za rozmowę, cześć.